10 lutego obchodziliśmy 4. rocznicę śmierci księdza arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Człowieka, który był wielką postacią nie tylko w lubelskim kościele. Na prośbę telewidzów przypominamy materiał z pogrzebu księdza arcybiskupa. 18 lutego ponad 20 tysięcy ludzi przeszło przez ulicę Lublina w kondukcie pogrzebowym arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Uroczystości o podobnych rozmiarach Lublin nie przeżył już dawno. Kondukt wyruszył o godzinie 14 z Kościoła Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uroczystą mszę żałobną odprawił kardynał Józef Glemb. Przemarsz konduktu pogrzebowego trwał niemal równą godzinę. Zanim trumnę wniesiono do lubelskiej archikatedry na placu archikatedralnym, pomodlili się przy niej wspólnie rabin Michał Szudrich i imam Nidal Abu Tabak, mufti Ligi Muzułmańskiej RP stojący na czele społeczności muzułmańskiej Lublina. Pogrzeb Józefa Rzecińskiego odbył się w sobotę 19 lutego. Do Lublina przyjechał m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski. Trumna z ciałem arcybiskupa została złożona w krypcie pod archikatedrą. Przychodził do diecezji lubelskiej w 1997 roku. Pracowałem w seminarium i mieliśmy przez 12 lat mojej pracy w seminarium bezpośredni kontakt. Na pewno wizyta arcybiskupa w naszej parafii związana z objęciem przeze mnie urzędu pozostanie nie tylko w mojej pamięci na długo, ponieważ jako młody ksiądz obejmując tę parafię dosyć dużą i ważną, no, można się przestraszyć tego wszystkiego, a on zawsze podchodził z dużą życzliwością, wspierając każdego kapłana w tym jego dziele, które wyznaczał, które zlecał mu, i myślę, że tutaj to było bardzo ważne, wchodząc w to nowe środowisko, jego słowa otuchy. Ksiądz arcybiskup tutaj bardzo żywo interesował się i historią Kraśnika, chciał podkreślić rolę tej historii naznaczonej też wieloma cierpieniami, ofiarami związanymi z krzyżem i walką o ten krzyż w Kraśniku Fabrycznym, gdzie osobiście też uczestniczył w rocznicy tych wszystkich wydarzeń. To także było ważne. Mówił o współpracy. Mówił o tym, żeby zjednoczyły się siły wszystkich ludzi wierzących do jakiegoś konkretnego celu, żeby nie było takiego rozbicia, co dzisiaj możemy czasami obserwować, jakby to rozbicie do niczego nie prowadzi, a wprost przeciwnie, przyczynia się do wielu i zgorszeń, i cierpień ludzi.
I myślę, że to przesłanie o tej jedności dzisiaj pozostaje ważne i na nowo będziemy odkrywali, to, co było w tych wszystkich listach, w kwadransach radiowych. Bogactwo w tej chwili odkrywamy też tego, co pozostawił po sobie jako spuściznę. I myślę, że nawet ci, którzy nie byli do końca przekonani, mogli zobaczyć przez tę nagłą śmierć także, że życie jest jedynym w swoim rodzaju szansą, sposobem na to, żebyśmy kochali. To było też przesłanie arcybiskupa.